tam u pani, pani Joanno Kołaczkowska, jak pani w czasach pandemii sobie radzi? No cóż, na początku było lepiej, ponieważ wiadomo, no człowiek na początku ma więcej siły i zbiera, teraz bywa gorzej. Znaczy są takie dni, że troszeczkę mi spada jakby poczucie jakości życia i jest troszeczkę więcej stresu. Widzę, że sobie właśnie troszeczkę gorzej ze stresem radzę, a są nowe sytuacje. Są naprawdę zupełnie nowe sytuacje związane choćby z jakimiś postanowieniami na temat prób występowania online. To jest kosmos. To jest podejmowanie decyzji w takich sytuacjach jest kosmiczne. No właśnie, ale podejmowanie decyzji jakich związanych z tym, co będzie się działo w przyszłości, no bo na razie utknęłaś w domu. Online'owo oczywiście możesz cały czas być twórcza i pokazywać to, co robisz, no ale wyjście na scenę, no to tak naprawdę nie wiadomo kiedy nastąpi. Ale są próby, jedną już nawet miałam, wystąpienia online w takim talk show, w takim jakby talk show wybrałam udział i zobaczyłam, jak to jest. No oczywiście da się to przejść, no nie jest to jakieś takie najgorsze, ponieważ byliśmy przekonani, że my jako ludzie komedii potrzebujemy widza tutaj, tu i teraz, takiego, który da nam natychmiastowy zwrot tego, co robimy i wydawało się, że to jest niezbędne. Okazało się, że da się tak wystąpić, ale jest to stres, jest to rzeczywiście sytuacja stresowa. Nauczyliśmy się po prostu przez wiele lat, niestety już okazuje się, że kilkadziesiąt, nauczyliśmy się funkcjonować w takiej rzeczywistości, takiej zwyczajnej, gdzie jest widz żywy, jest teatr, jesteśmy my i to umiemy. Natomiast tego, co teraz się dzieje, jeszcze nie potrafimy robić. Dopiero jesteśmy przed. W związku z tym jest to jednak stresujące. To skoro tak poważnie w tym momencie, to chciałabym cię też zapytać o to, co, jak ty oceniasz, co dzieje się wokół Trójki. Nie da się ukryć, że ograniczanie w ten sposób wolności słowa i takiej wolności twórczej, z którą artyści na co dzień mają styczność i która w ten sposób wyraża was, zawsze miała miejsce i każdy podkreśla to, że nawet w najgorszych, ciemnych czasach, latach 80., czasach PRL-u, nie było takich sytuacji, albo może nie były tak odczuwalne jak ta, z którą mamy w tej chwili od piątku do czynienia, czyli z piosenką Kazika i próbą jej usunięcia z listy przebojów programu trzeciego. To oczywiście to całe zamieszanie z piosenką Kazika to jest straszne i jest mi bardzo, bardzo przykro. Nie jestem zaskoczona skalą tego zjawiska, jestem zaskoczona skalą tej manipulacji i jakimś takim jednak taką nieudolnością jeszcze. Przecież pamiętam czasy PRL-u bardzo, bo już po prostu, bo tak, bo już jestem w takim wieku, pamiętam. Mnie się wydaje, że aż tak nie było, aż tak idiotycznie jednak. Jest po prostu wstyd. Mi jest naprawdę wstyd za tych ludzi i tak strasznie kocham to radio, w ogóle kocham radio. Uważam, że to jest świetne medium właśnie, a teraz wydaje mi się, że jakoś nabiera znaczenia. Straszne to i wiem, dzisiaj też przeczytałam, że pan Kaczkowski również opuszcza Trójkę. Szkoda mi tego radia, bo to było fantastyczne radio. Chyba wszyscy artyści się z tym zgodzą. No tak, i chyba już nie do podniesienia będzie, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ilu, tak jak wspominasz, fantastycznych dziennikarzy, którzy od lat, od dekad związani z nim byli, z tego radia właśnie odchodzą. Ale w ogóle to jest taki, tak sobie myślę, ciężki czas dla artystów, o czym też wspomniałaś na początku, bo pomijając tego typu sytuacje, które mogą powodować jakieś, nie wiem, blokadę procesu twórczego albo pewne obawy, z jakimi konsekwencjami może się łączyć to, że będziesz chciała coś powiedzieć, zaśpiewać i tak dalej, to jeszcze jesteście w tej grupie, która stoi na samym końcu tego ogonka odmrażania całej gospodarki i całego kraju, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, no ciężko przewidzieć, kiedy będziesz mogła znowu robić to, co, jak rozumiem, sprawia ci największą przyjemność, czyli występować.
Samo występowanie możemy sobie jakoś zorganizować. To jest właśnie to, co mówię. Myślimy cały czas nad tym, jak to robić i jak funkcjonować. Myślę, że się da, ale jak funkcjonować tak, jak to było w przeszłości, wydaje mi się, że na razie długo się może tak nie wydarzyć. Myślę też, że rzeczywiście jest tak, że artyści rozrywkowi są zupełnie na końcu. Myślę, przepraszam, u mnie są takie dźwięki, bo u mnie nareszcie kontynuacja remontu. Są. Dobrze, o tym to za moment. Rzeczywiście wydaje mi się, że na końcu. Z uwagi na taką żywiołowość widzów, nie wiem, poza tym chyba nie ma nas w żadnym etapie tego luzowania. No, mamy obawy i rozmawiamy ze wszystkimi artystami, kolegami, to wszyscy myślą podobnie i generalnie łatwo nie jest. To jest kosmos, generalnie dzieje się kosmos. Oglądam i przyglądam się wielu też znajomym, którzy prasują i tak rozmawiamy ze sobą, ja mówię, ale jesteście szczęściarze, możecie sobie pracować, macie fajnie. Niektórzy tego tak nie odczuwają, bo rzeczywiście cały czas tak jak pracowali, tak pracują. No, nam nie jest dane. Oczywiście można się przerzucać na wszystko, można zmienić pracę i o wszystkim myślimy, ale oczywiście no, łatwe to nie jest. No to może teraz trochę pozytywów. Czy jakieś w ogóle pojawiły się w związku z tym czasem, kiedy siedzi... Bo wiesz, wiele pojawiało się takich głosów, że to jest taki czas, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby przeanalizować pewne sprawy w życiu, żeby może podjąć jakieś radykalne decyzje, które trochę zaistniała sytuacja na nas wymusza. Czy jedną z takich decyzji jest twój remont? A przyznam, że tak, bo na początku tak, ja w nim utknęłam. Ja go mam od początku stycznia i musiałam się nauczyć przerzucić zupełnie się na drugą stronę, tak jakby żyć z tym remontem, że to jest normalne, że on nie trwa, że remont nie trwa, nie że trwa, tylko musiałam się nauczyć żyć trochę w pyle takim tutaj i w takim bałaganie, gdzie właściwie po prostu mam pełną dezorganizację życia, więc się do tego przyzwyczaiłam. To jest jakaś zmiana w moim życiu. Widzę, że da się naprawdę przesunąć na jakiś skraj życie i tak funkcjonować, ale bardzo się cieszę, że teraz ten remont się odbywa, bo zaczęło mi to przeszkadzać, że w końcu mi zaczęło przeszkadzać. To przyzwyczaiłam się, ale to oczywiście minęło. Cieszę się, że mogę go dokończyć, czyli spowodować, że będzie jakikolwiek ład. Jakikolwiek ład. Także liczę na 3 dni zadymy, tak jak słychać, a potem będzie w moim życiu ład. Porządek. No właśnie, podobno jak w życiu zawodowym jest porządek, to i prywatnie. Jak odwrotnie, no to też to działa w obie strony. I chyba to się sprawdza, prawda? Że jak jakiś bałagan zapanował w życiu zawodowym, to i to masz też odzwierciedlenie u siebie w mieszkaniu. Ale tak jak mówisz, za kilka dni to wróci do jako takiej normy, więc pewnie zawodowo też będzie dobrze. Tak. I myślę, że rzeczywiście to coś w tym jest i trzeba po prostu porządkować wokół siebie. Zawsze tak żyłam i nareszcie poczułam tę potrzebę, bo przez ten pierwszy miesiąc to mam wrażenie, że trochę jakbym się przyczaiła. Tak nie za często wychodziłam, zakupy nie bardzo, albo nie wiem, albo maska. Trochę taka byłam jednak wycofana życiowo. Teraz częściej wychodzę i trochę tego życia dostrzegam, jeżdżę na rowerze. No i też się próbujemy z kolegami jakoś zorganizować. To nie jest łatwe, bo też nie chodzi tylko o ograniczenia prawne zarządzone, ale również też o jakąś taką ostrożność, bo mówiliśmy z kolegami o tym, że może się spotkamy w maju, poćwiczymy coś. To wtedy nam też jakoś pomoże, poczujemy się znów razem, pośmiejemy się trochę, po prostu pożyjemy troszkę ze sobą, poćwiczymy, żeby też odczuć, że mamy wspólnotę i że mamy jakiś plan. Ale nie było też takiego przekonania, takiego oczywistego, że chodźcie rzeczywiście. Jednak padały propozycje, a może trochę poczekajmy. No dobra, to jeszcze może, to będziemy się zbierać, jak i tak na razie nie wystąpimy. I to się tak wszystko też tak degeneruje jakoś od zupełnie zaskakującej strony.
Ale już teraz jest taki moment, że zaczynamy działać i myśleć tak bardziej konkretnie, żeby szły za tym jakieś wydarzenia i na pewno jakieś plany, bo straszne jest to w naszym przypadku, że ciężko nam cokolwiek zaplanować, jak w większości ludzi oczywiście. No ale skoro rozmawiamy o nas, to nam też bardzo. A my jednak, my artyści, to musimy mieć plan na kilka miesięcy w przód. Tak wygląda nasza praca zawodowa, więc no to jest niezbędne. Dokładnie. Ja myślę, że to oczekiwanie na to, aż to wszystko wróci do normy, jest na pewno bardzo, bardzo trudne. I ja przyznaję szczerze, że bardzo czekam, aż wrócimy do opcji rozmowy z gośćmi w naszym mobilnym studiu, bo jakość, jak dzisiaj się przekonujemy, połączeń bywa bardzo różna, co jest mocno irytujące, a jednak możliwość, tak jak wcześniej rozmawiałam z moim gościem, spojrzenia rozmówcy prosto w oczy jest na wagę złota i tym bardziej się to docenia. Joasiu, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się tam ciepło. No i czekamy na to, co spłodzicie w najbliższym czasie i co będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć, mam nadzieję, już niebawem. Joanna Kołaczkowska była razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Ci pięknie. To była Joanna Kołaczkowska.